Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu nowin jeleniogórskich dwie tragedie w Komarnie, czyli wracamy do sobotniego popołudnia w Podjeleniu Górskiej wsi. Wówczas to rozegrała się ta tragedia, o której już częściowo informowaliśmy Państwa na naszym portalu NJ24. Tam oczywiście cały czas się gotuje w tej społeczności, emocje nie opadają, widać to chociażby po wpisach na forum. Tutaj oczywiście apelujemy o przestrzeganie regulaminu, o powstrzymanie, o pewną refleksję. Zanim coś napiszemy, to najpierw proszę się dwa razy zastanowić, czy przypadkiem kogoś nie skrzywdzimy swoim wpisem. Co poza tym w nowinach? Zastanawiamy się, czy wrócą turyści i robimy to w przededniu długiego weekendu. No, wówczas znajdziemy odpowiedź na to pytanie, czy jest szansa na uratowanie sezonu. Można powiedzieć, że dla branży turystycznej jest więcej zagrożeń niż szans, no ale trzymamy kciuki, ażeby jednak tutaj był ten optymistyczny rozwój wypadków. Uzdrowiska w blokach startowych, czyli po 15 dniu czerwca, powinni pojawić się już normalni pierwsi kuracjusze, czyli tacy ze skierowaniem z NFZ-u, bo już w tej chwili ci kuracjusze, którzy są na zasadach komercyjnych, mogą korzystać z usług uzdrowisk. Zaglądamy również do Kowar, gdzie powstaje wyjątkowe miejsce do rekreacji, a tak prawdę powiedziawszy, gdzie pewne miejsce, które wiele lat temu było popularne, jest przywracane do swojego dawnego blasku i to jest oczywiście bardzo ciekawa propozycja. W Lastymilówka, czyli tam, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, co dzieje się w jednym z kultowych miejsc w Karkonoszach, to te pytania stawiamy oczywiście po śmierci osoby, która opiekowała się Lastymilówką przez wiele lat. Teraz ten obiekt, ten budynek czeka remont, ale zbiory będą udostępnione w Muzeum Karkonoskim. Cały reportaż oczywiście w nowinach. Gdzie strumyk płynie z wolna, takim cytatem z popularnej piosenki posłużyliśmy się, aby zatytułować publikację, w której zastanawiamy się, czy pijawnik ma szansę stać się ozdobą Jeleniej Góry. Karkonosz zdjął maseczkę, czyli u naszych południowych sąsiadów ostrożnie trwa wychodzenie z pandemii i faktycznie pokazujemy, jak Czesi poradzili sobie z całym tym bałaganem i z całym tym problemem. W nowinach sportowych piłkarze z niższych lig wracają na boiskach, a w nowinach historycznych spacer ulicami PRL-u. Tyle w tym numerze. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin jeleniogórskich.